Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym. Jestem teraz na spacerze, zobaczcie z kim, zobaczcie kto jest ze mną. Tutaj w wózeczku Karim idzie ze mną na spacer. I tak, będziemy razem nagrywać film, będziemy razem vlogowali. On sobie będzie tam może spał, a Rafałek będzie do Was opowiadał. A w dzisiejszym filmie, w dzisiejszym odcinku chciałem Wam powiedzieć o ważnej sprawie, ważnej sytuacji związanej ze zdrowiem. Jak dobrze wiecie, ja gdzieś jestem zainteresowany. Co ten chłopiec tam krzyczy tak po ukraińsku albo po rosyjsku mówił spasiba, to znaczy dziękuję. Tak, i w dzisiejszym odcinku chciałem opowiedzieć Wam o tym, że my już właściwie jesteśmy karmieni robakami. Tak, już takie substancje się pojawiają regularnie w żywności, albo i można by powiedzieć, pojawiały się od dłuższego czasu. I chciałem Was ostrzec, jak je rozpoznać, powiedzieć, jak są po prostu oznaczone w żywności. No i mam nadzieję, że ten film będzie gdzieś tam mocno taki informacyjny i że wybrzmi to, jak trzeba uważać na to, co się wybiera do jedzenia. Więc już nie przedłużając, zapraszam Was serdecznie na dzisiejszy odcinek. I zobaczcie, tutaj Karim sobie jedzie w wózeczku i właściwie to miałem jakiś inny temat przygotowany, który chciałem też nagrać, omówić, ale przygotuję go na dzień następny. Nic nie ucieknie. Ostatnio złapałem jakieś inspiracje i różne tematy, co mogę omawiać, nagrywać dla Was i co będzie interesujące, ale będąc z Karimem na spacerze, to chciałem się skupić gdzieś na zdrowiu, a nie bardziej na tematach politycznych. I myślę, że to też jest po prostu taki ważny przekaz, jaki ma się dzisiaj po prostu uwiarygodnić, bo nie wiedziałem, jak to powiedzieć. A tutaj mój mały dzić, który się obraca i wita się z Wami. Tak, Karim, przywitaj się z widzami. Pięknie. Zostałem zainspirowany do zrobienia dzisiejszego filmu pewnym postem na Facebooku i tam był mężczyzna, który wchodził do sklepu, miał pewną aplikację. Nie wiem, jaka to była aplikacja, nie umiem Wam powiedzieć, bo nie było udostępnione, ale skanował każdy z jakichś tam produktów ze słodyczy i pokazywało mu, czy jest zawarta taka substancja. Ona jest oznaczona E120. Zapamiętajcie sobie to, E120 albo szelak. I tak jest opisana, albo po prostu według tego kodu E, albo ten szelak jest napisane. I ja byłem po prostu zszokowany, jak on sprawdzał różnego rodzaju produkty. I na przykład tutaj powiem Wam firmy, a dlaczego nie? Myślę, że można i trzeba nagłaśniać to akurat, co on tam sprawdził, będąc w sklepie. I przypuśćmy, czekolada Milka, ktoś by mógł powiedzieć, pyszna czekolada, jaka Milka. I ona zawiera właśnie to E120, na niej było napisane szelak. Oprócz tego MMMsy, które to zawierają, Kinder, te nie Bueno, tylko taki Kinder dla dzieci, takie Kinderki, to też zawierało. Także no, ja widziałem tylko te produkty, które on tam skanował, ale generalnie jak wejdziecie sobie do sklepu i zaczniecie czytać te etykiety i sprawdzać, no to znajdziecie tego o wiele więcej. O wiele więcej i będziecie mieli świadomość, co zawiera właśnie to E120. A zaraz przeczytam Wam, bo sobie wygooglowałem też dokładnie, co to jest za związek i chciałem go omówić. Spacerujemy sobie z Karimem, idziemy tam teraz w stronę plaży, ale chciałem Wam teraz jeszcze przeczytać, co to jest to E120. Na chwilę się zatrzymam, bo zablokujemy sobie tu wózeczek, żeby nam nie zjechał z górki. I chciałem Wam powiedzieć, co to jest to E120 dokładnie. Kwas karminowy, koszenila, tak się nazywa. Naturalny barwnik pochodzenia zwierzęcego, którego używa się w przemyśle spożywczym, kosmetycznym czy
farmaceutycznym. Barwnik otrzymuje się, uwaga, z czego? Z owadów żyjących na kaktusach. Czerwców kaktusowych. Rozumiecie to? Jeszcze tak mamy. Jakie produkty zawierają E120? Koszenila E120 to barwnik otrzymywany z owadów. Jest barwnikiem pochodzenia naturalnego. Dobra, to już czytaliśmy. Ale koszenila w żywności może znajdować się w napojach alkoholowych i bezalkoholowych, słodyczach i ciastach, o których mówiłem, produktach mięsnych, osłonkach wędliniarskich, czerwonych serach, osłonkach serów, przetworach owocowych oraz w sosach. Czyli właściwie wszędzie się może znajdować. Wszędzie. Dlatego to jest tak ważne, żeby czytać, czy jest to zawarte w danym produkcie, czy też nie. A ty, Karim, jak się masz? Jak się miewasz, mój mały dzidziu? Ty chyba nie wiesz robaków, tak? Ty na razie sobie pijesz mleczko, na razie sobie jesz z cycusia, także na razie jest zdrowo, tak? Zdrowo. A później będziemy selekcjonować takie jedzenie, żeby Karim od małego nie był karmiony po prostu syfem. Tak, bo tatuś i mamusia są świadomi tego, co powinni kupować do jedzenia. Dokładnie tak. Tak, Karimku? Pokaż się tutaj, mordeczko moja mała kochana. Tak? Lulaj sobie, lulaj. I jeszcze znalazłem taką informację, bo jest napisane, czy jest to bezpieczne, tak? Czy karmin jest zdrowy, czyli ta substancja koszenila E120, czy jest bezpieczna dla zdrowia? Mimo że koszenila jest barwnikiem naturalnym, nie jest zupełnie bezpieczna dla zdrowia. Odnotowano przypadki silnej reakcji alergicznej, ataku astmy i wstrząsu anafilaktycznego po spożyciu produktów z koszenilą. I słychać znowu odrzutowiec, który gdzieś przelatuje nad niebem. Ostatnio jak robiłem żywca, to też było słychać właśnie te odrzutowe samoloty. Kolejną informację mamy, z jakiego robaka robi się barwnik. To jest ciekawe. Czerwień koszenilowa jest barwnikiem naturalnym. No, naturalnym, bo z robaka, tak? Są to insekty zamieszkujące Meksyk, Amerykę Południową. Żyją na kaktusach z rodzaju opuncji. To właściwie te robaki, będące dalekimi krewnymi mszyc, są wykorzystywane do produkcji E120. Tak jest napisane dokładnie. W jakich słodyczach jest E120, ale to już mówiliśmy o tych ciastach, czekoladach. Jak wygląda koszenila? Jest ciemnoczerwonym barwnikiem pozyskiwanym z wysuszonych, zmielonych owadów, tak zwanych czerwców kaktusowych. W Polsce z czerwców polskich, czyli mamy czerwce polskie. Owady te występują na całym świecie i osiągają niewielkie rozmiary do 5 mm, czyli są zajebiście małe. Takie jest moje gdzieś przesłanie w dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym filmie, ponieważ chciałem was ostrzec. Ostrzec przed tym, co wybieracie do jedzenia. Ja zawsze powtarzam, że lepiej kupić po prostu droższe jedzenie, wydać troszkę więcej, niż później mieć problemy ze zdrowiem, wydawać pieniądze na lekarza, ponieważ jak będziecie chcieli iść na wizytę do publicznej służby zdrowia, to możecie się nie doczekać i trzeba będzie iść prywatnie, tak? A wizyty, jak wiecie, u prywatnego lekarza są bardzo drogie, dlatego już nie chodzi też, znaczy wiadomo, też chodzi o pieniądze, tak? Ale zdrowia nie kupicie sobie. Później lekarz wam zaleci jakieś tabletki magiczne. Ja jestem też taką osobą, która się śmieje z tych reklam wszystkich, wiecie, takie jak na przykład ten Ranigast, że pokazują, że ktoś się tak nażre, żeby powiedzieć, żeby nie powiedzieć na wpierdala, po prostu zje wszystko, co jest możliwe na stole, a później z takim pełnym brzuchem dostaje wzdęcia i z pomocą przychodzi mu Ranigast, tak? Ranigast. No po co było tyle jeść? Żeby później łykać tabletki? To jest jakaś bez sensu sytuacja, bez sensu po prostu reklama, tak? Bo ludzi powinno się uświadamiać, jak trzeba się odżywiać, że no, trzeba mieć gdzieś umiar też w tym, co się je, a nie jeść jak świnia i
później mieć problemy gastryczne, żołądkowe i szukać rozwiązania w jakiejś tabletce typu Ranigast. To nie jest rozwiązanie, tak? Ja rozumiem, że są jakieś, powiedzmy, sytuacje jak święta czy coś, ale były też, wiecie co, takie przypadki, że ludzie lądowali w szpitalu, bo się na przykład przejedli w Boże Narodzenie czy w Wielkanoc, głównie chyba w Boże Narodzenie, bo wtedy to się wpiernicza dużo i no i trzeba mieć gdzieś jakiś umiar, tak? Umieć rozgraniczyć, czy to jest właściwe tak się odżywiać, czy niewłaściwe, no i mieć trochę takiego w sobie, bym powiedział, rozsądku. Jestem teraz z Karimem na promenadzie, za nami plaża, szum morza, coś wspaniałego sobie tak spacerować. Dzisiaj nie ma wiatru, jest naprawdę fajna pogoda, jest w miarę ciepło, dlatego korzystamy jeszcze z możliwości, póki jesteśmy tutaj w Konstanca, na przedmieściach właściwie Nowo Darii. No i żeby dziecko się dotleniło, oddychało sobie morską bryzą, morskim powietrzem, bo później nie zaznamy tego w Bukareszcie, tak? Będzie całkiem inny klimat. Co chciałem jeszcze dodać? Pamiętajcie, żeby czytać etykiety. Pamiętajcie, żeby unikać właśnie takiego czynnika, jakim jest ten E120, czy też szelkę, tak jak powiedziałem. Na zdrowie, Karim, bo mu się kichnęło. Żeby tego nie było w tym jedzeniu, które wybieracie. I ja wiem, że jedzenie to jest coś takiego, co ktoś może powiedzieć, taka milka, czekolada, coś pysznego, że będzie wam smakowało. Oczywiście oni zrobią tak, żeby to miało smak, żeby się sprzedało, żeby ludzie kupowali. Ale to, co już się tam znajduje, jakim to ma skład, no to jest inna kwestia, że jest niezdrowe. Już nie chodzi o sam cukier w takiej czekoladzie, czy w jakiejś tam Kinder gówno, czy w M&M'sach, czy jeszcze w jakimś innym jedzeniu, bo tak jak czytałem, to można znaleźć te substancje w wędlinach, w mięsie, w napojach nawet. Także musicie uważać na to, co jest, co się znajduje właśnie w tym, co jecie, co kupujecie. Czytać etykiety. Ja kiedyś powiedziałem i mówiłem to właściwie już kilkukrotnie, że jak byliśmy z Aną na zakupach, to jak weszliśmy do sklepu i sprawdzaliśmy te etykiety, to czuliśmy się jak w bibliotece, ponieważ no, musieliśmy być pewni, co jest w danym składzie, w danym pożywieniu. No i okazało się, że właściwie ciężko jest znaleźć coś, co by było idealne do jedzenia. No i powiem wam, że to jest właśnie trudne. My tutaj mamy dostęp taki właściwie do zdrowej żywności, jeśli chodzi o Rumunię. Wiele jakichś takich wyrobów regionalnych można kupić na placach targowych. Właściwie sery, wędliny jakieś, kiełbasy, tak? To możemy kupić, możemy oczywiście przywieźć świnie od rodziców ze wsi, czy też kurczaka, który jest hodowany naturalnie, naturalnie karmiony, nie szprycowany niczym. No i my mamy ten przywilej i taką możliwość. Ja wiem, że w Polsce jest trudniej znaleźć takiego rodzaju jedzenie od jakiegoś lokalnego rolnika, czy też od jakiegoś sprzedawcy, który miałby taki sklep ze zdrową żywnością właściwie, tak? Ciężko jest znaleźć w Polsce. Nie wiem, jak to zrobić, żeby wam doradzić, żeby szukać takich miejsc, w zależności gdzie mieszkacie, ale po prostu postarajcie się przynajmniej czytać te etykiety, żeby sprawdzać, co jest zawarte w tym jedzeniu. Unikać też innych substancji, nie tylko to E120, które jest zrobione z robaków, z kaktusa, żeby unikać też oleju palmowego, który zatyka tętnice, który jest rakotwórczy, żeby nie pić tych napojów takich typu Coca-Cola, bo to jest największe dziadostwo. Ja wiem, że jest smaczne i tak dalej, ale tyle cukru, ile tam jest zawarte, albo jak ktoś pomyśli sobie, że taka cola zero, że ona nie ma cukru, ona jest jeszcze gorsza niż ta zwykła cola, bo zawiera aspartam. A aspartam powoduje raka mózgu w dłuższej perspektywie czasu. To nie jest tak, że dostaniecie tego raka z dnia na dzień, jak zjecie coś, co zawiera takie substancje. Ale jak będziecie tego nadużywać,
w różnych produktach i to się będzie gdzieś tam kumulowało, bo tu się napijecie tej Coca-Coli, tu zjecie trochę Milki, tu jakieś chipsy i różnego rodzaju inne fast foody, tak? No to wtedy będą tego rezultaty w postaci zawałów serca, raka, raka mózgu, który właśnie jest od tego aspartamu, no i różnych innych chorób gastrycznych, cukrzyca przede wszystkim, bo cukrzyca to nie jest choroba, z którą ludzie by się rodzili. Bardzo rzadko się zdarza. Cukrzyca jest głównie chorobą nabytą przez to, jaki jest tryb odżywiania, przez to właśnie, jak ludzie jedzą. Także tak to jest, moi drodzy widzowie. To jest taki film informacyjny ku przestrodze, żebyście się mieli na baczności, co jecie, co spożywacie, no i żebyście wybierali po prostu zdrowo. Tyle w tym odcinku, co chciałem wam powiedzieć. Napiszcie jakiś komentarz, co wy o tym uważacie, czy wiedzieliście o tej substancji, która jest dodawana do jedzenia, czy nie wiedzieliście. A jak już macie okazję obejrzeć ten dzisiejszy odcinek, no to ciekaw jestem, co wy uważacie po tym, co się dowiedzieliście, co usłyszeliście ode mnie. No i tak to jest, drodzy kochani widzowie. Oprócz komentarza zachęcam was oczywiście do pierdółek typu łapki w górę, no i subskrypcja tego kanału. A ja sobie idę jeszcze z Karimem tutaj dalej, promenadą na spacer. No i chyba zrobimy jakiegoś wspólnego żywca. Będziecie mieli okazję go zobaczyć wcześniej, zanim się pojawi ten dzisiejszy odcinek. Także tyle z mojej strony. Żegnamy się razem z wami. Jeszcze wam go tu pokażę. Chodź tutaj, Karim. Gdzie jesteś? Tam jesteś, z tyłu, tak? W wózeczku. No i tyle. Do usłyszenia, miłego dnia, wieczoru, kiedykolwiek oglądacie dzisiejszy odcinek. Pa, pa.